rodzin katyńskich, organizacji kombatanckich, panie senatorze Rzeczypospolitej Polskiej, panie starosto, panowie oficerowie wojska, policji, Państwowej Straży Pożarnej, żołnierze, panie, panowie radni, wszyscy szanowni państwo. Jesteśmy tutaj dzisiaj u stóp pomnika Katyńskiego na Łaskim Cmentarzu, aby wspomnieć tragedię tak zwanej zbrodni katyńskiej. Ale jesteśmy tu także po to, aby oddać naszą głęboką cześć i szacunek zarówno bezpośrednim ofiarom, jak i ich bliskim, żonom, matkom, ojcom, rodzeństwu, którzy poprzez stratę najbliższych także stali się współofiarami tej niebywałej, haniebnej w nowoczesnym świecie zbrodni. Jak do tego doszło? 23 sierpnia 1939 roku, pamiętamy, doszło do podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Wtedy istniejącą jeszcze Rzeczypospolitą Polską podzielono na dwie części. Część, którą mieli zająć Niemcy i drugą część, którą mieli zająć Sowieci. Pamiętamy 17 września 1939 roku, łamiąc istniejący pakt o nieagresji, wschodnie tereny II Rzeczypospolitej zajęła tak zwana Armia Czerwona. Tysiące oficerów dostało się do niewoli. Wśród nich byli nie tylko oficerowie czynni, ale właściwie kwiat intelektualny dla narodu polskiego. Lekarze, prawnicy, nauczyciele, także nawet uczeni profesorowie wyższych uczelni. 5 marca najwyższe władze Związku Sowieckiego ze Stalinem na czele podjęły decyzję o wymordowaniu tych wszystkich oficerów. Z początkiem kwietnia do maja włącznie mordowano zazwyczaj strzałem w tył głowy. Kiedy generał Sikorski, premier i naczelny wódz Armii Polskiej w grudniu 1941 roku, wtedy kiedy Hitler był najbliżej Moskwy, właśnie żeby wesprzeć walczących Rosjan w tej Moskwie był, pytał Stalina o tysiące polskich oficerów. Ten z właściwą sobie charakterystycznym dla siebie zachowaniem kłamliwym stwierdził, że prawdopodobnie gdzieś oni uciekli do Mandżurii. Przez kolejne 3 lata władze polskie ciągle pytały o tych oficerów, których dość dokładną listę posiadały. Aż wreszcie 13 kwietnia 1943 roku wybuchła bomba, Niemcy obwieścili światu, oczywiście mając w tym także swoje cele polityczne polegające na rozbiciu tak zwanej koalicji antyhitlerowskiej, obwieściły światu, że tysiące polskich oficerów ich ciała znaleziono w Katyniu. Pierwszego programu usłyszałem, kiedy wnuczka, czy nawet prawnuczka jednego zamordowanych w Katyniu wypowiadała się. Jej babcia do początku lat 90. ciągle wierzyła, że jej mąż wróci. I na koniec taka refleksja. Jeżeli niektórzy mają wątpliwości, czy powinniśmy tu się gromadzić, czy powinniśmy tę naszą historię tak strasznie tragiczną kultywować, to niech pomyślą, niech spróbują się zidentyfikować z tymi młodymi ojcami, mężami, którzy przed tym dołem śmierci zostali postawieni, wiedząc, że za chwilę zostaną zamordowani. Przecież pamiętajmy, oni wykonywali swoje patriotyczne obowiązki. Oni byli wierni przysiędze wojskowej. Podkreślam to, bo mamy tutaj w naszym łasku wojsko i warto także do żołnierzy się zwrócić, aby kultywowali tę naszą historię. Jesteśmy po to, aby o nich pamiętać, aby, jak powiedziałem, czcić i także dokonywać w naszym własnym życiu właściwych wyborów.
żeby tego rodzaju tragedie, tego rodzaju tyranie, jak tyrania sowiecka, tyrania faszystowska, nigdy się nie powtórzyły.